A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. I dzisiaj, zgodnie z planem, postaramy się uleczyć z wampiryzmu. Ja tutaj się zorientowałem mniej więcej, co musimy zrobić, aby tego dokonać. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów. Pierwsza sprawa. Fajnie by było znaleźć dwie księgi. Nie są one konieczne, ale tak, żeby był zachowany klimacik, wszystko ładnie, no nie, to fajnie by było, żebyśmy te księgi znaleźli, ponieważ z tych książek tak naprawdę dowiadujemy się, w jaki sposób możemy z tego wampiryzmu się uleczyć. Pierwsza z książek to są Wampiry Wardenfell, tom drugi. Co jakiś czas podczas tej naszej podróży napotykaliśmy, znajdowaliśmy te książki, Wampiry Wardenfell, tom pierwszy oraz drugi. Przy czym tom drugi na pewno trafiał nam się dużo, dużo rzadziej niż tom pierwszy. Ten tom drugi jest jednak rzadszy. A druga księga, która będzie nam potrzebna, to są Zapiski Galura Rhytari. Kim był Galur Rhytari? Dowiemy się w najbliższej przyszłości. Obie księgi możemy znaleźć właściwie w kilku miejscach. Najbliższe miejsce, z tego co ja się zorientowałem, do którego możemy się udać i tamte książki znajdziemy, to jest chyba tutaj, Ture Niual. Ta litera po R to nie jest C, to jest E. Tak jak już kiedyś mówiłem, ta czcionka w Morrowindzie czasami potrafi zmylić. Ture Niual to jest Ture Niual dokładnie. I to jest stosunkowo blisko, zwłaszcza, że tutaj widać taki jaśniejszy obszar. Chyba nawet droga prowadzi do tych ruin. Kiedyś już tutaj byliśmy, bo mamy to odkryte na mapie. Także w miarę powinno być oczyszczone z wrogów. Mapka tam powinna być odkryta, dlatego pomyślałem, że tam się właśnie udamy. Innym miejscem, gdzie dwie księgi naraz, których poszukujemy, byłyby możliwe od razu do przechwycenia. Zaraz, jak się stąd wydostać teraz. To jest tajna biblioteka w Vivek. W tej bibliotece już też tam byliśmy nieraz. Tylko że jeżeli ja dobrze pamiętam, to te zapiski Galura Rhytari to my już z tej biblioteki kiedyś chyba pozyskiwaliśmy, wiecie? I tam tych zapisków nie będzie. Mieliśmy chyba kiedyś taki quest dla gildii magów chyba, no nie? Musieliśmy chyba dla jednego z tych przywódców te zapiski Galura Rhytari zdobyć. I właśnie pozyskiwaliśmy je z tej biblioteki, czyli tam już w tej bibliotece ich nie ma. Także musimy ich szukać gdzie indziej. No, ale tutaj właśnie się dowiedziałem, że również będą w Ture Niual. I tam też sobie pójdziemy. Tu właśnie powinno gdzieś... Zaraz jakiś skręt powinien być, zobaczymy. A przypominam, że póki jestem wampirem, to otrzymuje obrażenia od promieniowania słonecznego. Teraz jest właśnie dzień, także te obrażenia otrzymujemy. Zaraz, o tu jest, zobaczcie, skręt. Tak. I on powinien prowadzić, znaczy ta droga powinna prowadzić do tych ruin, na których nam zależy tak bardzo w tym momencie. I z tego, co się dowiedziałem, to tam powinniśmy znaleźć dwie księgi, których potrzebujemy. Wampiry Wardenfell i te zapiski całe. Miejmy nadzieję, że kiedyś nie zgarnąłem tamtych książek, skoro już w tych ruinach byliśmy, ale nie sądzę. Ja książki to raczej czytałem na poczekaniu, no nie? Takie sprawdzałem, z czegoś się nie nauczymy. Raczej ich nie zabierałem. Wow, ile skrzykaczy. Raczej ich nie zabierałem. No, wyjątkiem były początkowe fazy gry, kiedy jednak księgi zabieraliśmy, bo one, wiecie, swoje kosztują. Czasem z 200 można było za taką księgę sobie zarobić. Oj, czekajcie, bo ja tutaj jestem taki trochę ranny jakby. Już od tego promieniowania słonecznego. Skrzekacze też mi troszeczkę dały w kość. O, tutaj zrobiłem super unik. A? Oho, skrzekacz. Dobra, wiecie co, ja sobie może załączę ten efekt paska Malipu Atamana. Pasek Malipu Atamana, tutaj jest. On przywraca zdrowie, pomału, bo pomału, ale... Ej, to tutaj powinno gdzieś być, zaraz, bo ja już tu jestem, na tym obszarze. Tak jakby... A tu są te ruiny, to są te ruiny? No tak, to chyba będą te ruiny właśnie. I teraz pomalutku trzeba tu znaleźć wejście. Tu jest. Czy to jest to na pewno?
Turreinual, Biblioteka Kagrenaka. To była Biblioteka Kagrenaka. A to by wiele wyjaśniało, bo... No bo skoro mamy szukać rzadkich książek, no to w jakiejś bibliotece pewnie. Tutaj jest Biblioteka Kagrenaka. No dobra. A to tego to nie pamiętałem, że tu taka biblioteka była. Ja może jeszcze raz użyję tej naszej tarczy. Zobaczcie, że ona ma już bardzo mało ładunków. O, teraz gdzie tu mogły być te książki? Ja tu nic nie pamiętam. Kiedyś tu byliśmy, ale po co my tu byliśmy, to ja nie wiem. Musimy się rozglądać za książkami. No w beczkach tych metalowych to raczej książek nie trzymali. Ale takie metalowe szafy to musimy sprawdzać. Ale tutaj nie. Dwie książki. Tutaj jeszcze jest wejście do jakiejś takiej wieżyczki. O, skrzynia. Otwarta, bo już kiedyś ją otwieraliśmy. O, tu jest jakaś księga. No nie, to jest 30. To jest kazanie 10 Viveka, także to nie to. To nie to. A podejrzewam, że skoro to jest Biblioteka Kagrenaka, to będzie gdzieś jakieś takie pomieszczenie, gdzie tych książek będzie naprawdę dużo, no nie? O, na przykład tutaj, zobaczcie. O, to jest pilnowane. Przez pana bibliotekarza. To jest pan bibliotekarz. Turreinual, tak? No dobra, zobaczmy. Tutaj może gdzieś... Ile tych książek tu jest? No dobra, po kolei. Prawda o orkach... Znaczy, wampiry Wardenfell to była czerwona książka na pewno, nie? No ale muszę wszystkie sprawdzać, skoro jeszcze mamy znaleźć te zapiski. Galura, jak on miał? Galura Litari. Zapiski Galura Litari. Bóstwa i wyzwania... I wyznania Tamriel. Początki Gildii Magów. Wampiry Wardenfell, część pierwsza. Druga, jest druga, tego potrzebujemy na pewno. To sobie weźmiemy, bo sobie przeczytamy na miejscu. Wampiry Wardenfell, tom drugi, to są fragmenty. Mówi się, że istniejące na zachodzie podejrzane stowarzyszenie łowców wampirów skupia przede wszystkim osoby, które zostały wyleczone z wampiryzmu. Legenda głosi z kolei, że łowcy wampirów nie chcą ujawniać posiadanej przez siebie szczepionki na wampiryzm w obawie przed wywołaniem fali umyślnego zarażania się chorobą przez żądnych wrażeń osobników. W sumie rację. Na wschodzie nie istnieje instytucja łowcy wampirów. Choroba jest uznawana za nieuleczalną, jednak nawet gdyby dało się przywrócić wampirowi człowieczeństwo, to osobnik taki byłby potworem, obrazą dla praw ludzkich i boskich, czymś, co należałoby niezwłocznie zniszczyć. Istnieją niezawodne sposoby na uniknięcie skutków choroby, więc niezastosowanie powszechnie znanych metod leczniczych w ciągu 3 dni od zakażenia jest uznawane za umyślną próbę zachorowania, a tym samym oznakę niewyobrażalnej wprost deprawacji chorego. Doktryna świątyni wspomina o starożytnym podaniu, według którego Molag Bal, ojciec potworów, oprócz innych swoich licznych zbrodni, dopuścił się również stworzenia wampira poprzez przyzwanie z zagrobu jednego z pokonanych wrogów. Nie wiadomo na pewno, kim był ten nieszczęśnik. Niektórzy twierdzą, że pierwszym krwiopijcą został Lord Dedr, inni, że święty świątyni. Jeszcze inni utrzymują, że wampiry nie pochodzą od ludzi, ale od potężnej bestii. Ta wersja genezji wampiryzmu jest znana jedynie w Morrowind, a jakiekolwiek badania naukowe jej dotyczące wydają się być niemożliwe. Świątynia gorąco się sprzeciwia wszelkim takowym próbom, a to właśnie ona kontroluje jedyny większy zbiór informacji historycznych i kulturowych prowincji. Dunmerowie uważają wampiryzm za chorobę nieuleczalną, jednak w dawnych czasach pewien szlachcic imieniem Galur Litari twierdził, że został z niej wyleczony. Świątynia uwięziła go za herezję, z której z czasem się wycofał. Został uwolniony i dożył swych dni jako bibliotekarz sali wiedzy w Vivek. Interesującym wydaje się fakt, że przed swym uwięzieniem Litari służył w garnizonie w Bal-Ur, w miejscu pielgrzymek znanym jako miejsce narodzin Molag Bala. Oj, widzicie? Wampiry Wardenfell, część druga, pomimo tego, że jest dużo rzadsza niż Wampiry Wardenfell, część pierwsza, to i tak jest na pewno częściej spotykana ta księga,
niż te całe zapiski Galura Ritali. I z tej książki, widzicie, już można się domyślić, że skoro ten Galur Ritali, czyli ten, który kiedyś uleczył się z wampiryzmu, przebywał później, pracował jako bibliotekarz sali wiedzy w Vivek, to tam mógł te swoje zapiski zostawić. I faktycznie, te zapiski Galura Ritali, jednym z miejsc, gdzie te zapiski się znajdują, jest właśnie ta tajna biblioteka w Vivek. Ale tutaj też powinna być, także poszukamy jej. Także poszukamy jej, no dobra. O, no jest tutaj, od razu na dole, no proszę. Zapiski Galura Ritali. I z tej księgi ponoć dowiemy się, w jaki sposób można wyleczyć się z wampiryzmu. No zobaczmy. Prywatne zapiski Galura Ritali, gwardzisty Viveka. Wyjątki z ręcznie pisanych foliałów, czyli też fragmenty. Samotny i osaczony uległem wrogowi. Postać odziana była niczym szlachcic, oczekiwałem więc zacnego potraktowania. Stałem się jednak ucztą potwora krwiopijcy. A to są takie jakby jego wspomnienia, tak? Zawstydzony swym zepsuciem, rozpaczałem nad straszliwym losem, jaki przypadł mi w udziale. Bezwiednie pogrążyłem się w sprawach klanu Aundae. O, to tak jak my, nie? Żaden człowiek nie padł mym łupem, jedynie zwierzęta. Trzymałem się też z dala od innych członków klanu. Pomimo to porzuciłem wszelką nadzieję i żyłem niczym dzika bestia. Wiedziony śladami poprzedniego żywota, odwiedziłem swój dawny posterunek w Bal-Ur w nadziei, że wymarzę część mych grzechów, walcząc z tamtejszymi potworami lub ginąc z ich rąk. Tam właśnie zaniosłem swe modły do władcy nieszczęść, Molagbala, na ołtarzu w jaskiniach głęboko pod kaplicą pielgrzymów. Wielkie było moje zdziwienie, poruszenie, a zarazem i przerażenie, gdy Molagbal, czy też wysłannik Dedry, zaproponował mi uleczenie z wampiryzmu w zamian za przysługę. Nie mając nadziei na uratowanie duszy w obecnym stanie ciała, podjąłem się zadania. Ritali odszukał i zdobył przeklęty i tajemniczy klejnot duszy z głębokiej jaskini na północnych zboczach Dagot-Ur, a następnie dostarczył go do kaplicy Molagbala w Bal-Ur. Umieściłem klejnot w zagłębieniu przed ołtarzem. Natychmiast przeszył mnie oślepiający ból i strach, którego nie potrafię opisać słowami. Wydawało mi się później, że spałem, a we śnie tysiące maleńkich ostrzy przecinało me wnętrzności. Obudziłem się przed ołtarzem i dostrzegłem w klindze miecza odbicie swej własnej twarzy, nie zaś krwiożerczej bestii o długich kłach i pustce w oczach. No i widzicie, tutaj już jest kolejna sugestia. Bal-Ur i kaplica Molagbala. Tam właśnie do niego przemówił Molagbala, albo wysłannik Molagbala, zlecił mu jakąś misję i w zamian za to został uleczony z wampiryzmu. Spróbujemy pójść śladami Galura Ritali, czyli udamy się do Bal-Ur, odnajdziemy posąg Molagbala, aktywujemy go, no i miejmy nadzieję, że Molagbal lub jego wysłannik do nas przemówi i także zaproponuje nam wyleczenie z wampiryzmu w zamian za przysługę. Taki jest plan. W Bal-Ur byliśmy kiedyś. Bal-Ur znajduje się na północ od Suran, Bal-Ur, tak jest. Tutaj jest Bal-Ur. Mapkę też tam pewnie mamy odkrytą. Ja nie pamiętam, gdzie tam akurat posąg był, ale to nie powinno być problemów ze znalezieniem go. No i to jest nasz kolejny taki cel krótkodystansowy, żeby się tam udać. No, tylko teraz jak tu się udać? Przypominam, że nie możemy na przykład korzystać z usług Gildii Magów i tak dalej, bo jesteśmy zarażeni wampiryzmem i NPC za bardzo nie chcą z nami gadać. Akurat ci w Gildii Magów chcą z nami gadać, ale usług transportowych nie będą nam świadczyć. Także znowu musimy skorzystać z indeksów dunmarowych portali, żeby się teleportować. I najlepiej by było... Tutaj to nie chyba... Telasero. O, Telasero to jest chyba dunmarowa twierdza. Tutaj powinniśmy się przenieść. O, albo Marandus, jeszcze bliżej. Marandus. No dobra, niech będzie Marandus. Czyli co? Czyli musimy użyć przeniesienia. Przeniesienie, bo oznaczenie mamy właśnie użyte w jednej z dunmarowych twierdz. Przeniesienie to mamy wyuczone na pamięć. Zaraz. Tu. No dobra. O,
Okej, okay, no i teraz lewą stroną pójdziemy, nie? Jakoś do Marandus. Lewa strona, zaraz, zaraz. Roteran to było z prawej chyba, nie? Tam na wyspie, czyli tutaj. Falasmarion. O, powiedzmy. Valenvarion to chyba nie. Berandas teraz. No, już jesteśmy tutaj z lewej i teraz... Falasmarion, Andasred. Tutaj. Chlormaren. Może być. Coraz bliżej. Andasred to byliśmy. Nie, czy Marandus byliśmy. Zobaczymy tutaj. O, jest okej. Okay. Do Marandus mieliśmy się teraz przenieść. Tak mi to w głowie siedziało i dlatego coś mi się uroiło, że może przed chwilą tutaj byliśmy. No dobra, to do Bal-Ur, tak? No chyba, że do Suran. Zaraz, w Suran była jakaś świątynia? Interwencja Almsivi by nas przeniosła? Suran była chyba świątynia, nie? A może nie było? Dobra, może nie będę ryzykował, bo jeszcze nas cofnie gdzieś nie wiadomo gdzie. Już z buta się możemy przejść, to jest blisko. Zwłaszcza, że tu jest w miarę płasko. Dobra, pójdziemy sobie z buta. Jest dzień, noc, nie wiem. Chyba dzień cały czas, co? A, dzień stanowczo. Dobra, on to taka szybka wyprawa będzie. Ja może sobie uszykuję pas Malipu Atamana. Chyba była świątynia w Suran, no kurde. No ale dobra, już dobra, bez... Chyba nic nam się złego tutaj nie stanie. Pas Malipu Atamana, gdzie on jest tutaj? Tu będziemy musieli takie jeziorko podłużne przekroczyć, z tego co widzę. No to nie powinno być większych problemów. Pas Malipu Atamana chyba działa. Zabijemy po drodze Atronacha Bush! No idziemy szybko, szybko, żeby nas tutaj nie przypiekło za bardzo. No tak to właśnie jest. Jak będziecie często chodzić na solarium, to też wam się przytrafi coś takiego jak mojemu wampirowi tutaj. Będzie wam życie pomału schodzić, nawet nie będziecie zorientowani, że tak się dzieje. Tutaj gdzieś to powinno niedługo być. Ja nigdy nie byłem na solarium, prawdę mówiąc. O! Czekacz. Ła, przeżył! Patrzcie. Błękitnym znamieniem oberwała i tak przeżył. No co prawda nie wziąłem jakiegoś wielkiego zamachu, to było takie, wiecie, smarnięcie tym ostrzem, ale mimo wszystko przeżył. Oho, drugi skrzekacz, tu już weźmie... No, wziąłem troszkę większy zamach, ale i tak przeżył. No jest. To jest Bal-Ur. Tu już kiedyś byliśmy, także podejrzymy sobie, gdzie jest wejście. Są dwa wejścia. Świetnie. Dobra, tu jesteśmy bliżej, więc już tu pójdę. Tutaj pójdziemy gdzieś. Tu powinien być włas. Jest. O, tak wchodzę w momencie, żeby nie było tej czerwonej, pulsującej obwódki. Dobra, uleczmy się. Wiecie, są typy istot, które się jednak, jak to się mówi, respawnują na danym obszarze, także... To, że kiedyś tutaj byliśmy i wszystko wybiliśmy, to nie znaczy, że nie będzie zagrożenia. No, pas Malipu Atamana sobie weźmiemy od razu, jeszcze raz przyporządkuję. Mógłbym skrót do niego zrobić, póki jestem tym wampirem. Chociaż już pewnie niedługo nim będę. Także bez przesadyzmu. No dobra, gdzie tu może być posąg? Dedr. Dzień dobry. No właśnie, to co mówiłem. Coś tu się pojawiło. No, wyjął jakieś takie stosunkowo krótkie ostrze. Książę Dremor to był. Dedryczne Wakizashi. Okej. Okay. Zaraz tutaj... Tu już za bardzo nic nie ma. O, tam na dół się schodziło, dobra. Czy ja dam radę się zsunąć po jakiejś kolumnie tutaj? No, powinienem dać radę. No, w końcu mamy... O, coś tu mi strzela. Akrobatykę na wysokim poziomie. Truciznami. Coś tam jeszcze było na górze. O, tu są drzwi. No zaraz, tam się idzie do góry. Gdzie ja tu mam iść? Bal-Ur. Nie, to tam będzie wyjście. To tutaj chyba. Podziemia. O, pewnie w podziemiach jest posąg. Podziemia. No miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj... Nie pamiętam tego miejsca. Nie pamiętam, po co my tu byliśmy kiedyś.
Coś ważnego mieliśmy tutaj do zrobienia na pewno. Coś tu na siebie rzucił. Jakąś barierę pewnie. Dremora to była. Serce Dedry, no już chyba nam nie będzie przydatne. A, dobra, pójdźmy tutaj. Tam jest posąg, widzicie? Tu jest łapa. Do góry musimy wejść jakoś. Tutaj da radę. Spróbujmy. Schowam miecz, będę miał lepszą równowagę może. Oczywiście to nie ma znaczenia, no ale trzymamy się troszeczkę klimatu, nie? A kto to? No ale skoro ten NPC żyje i kiedyś go nie musieliśmy zabijać, no to chyba teraz nas nie zaatakuje. Dobra, jest tutaj niby ta Dedra. Czy ona do nas zagada teraz? A może to trzeba z wysłannikiem pogadać? Może to jest wysłannik? No, spróbujmy kliknąć w posąg. A więc nie podoba ci się głód krwi, mała pijawko? Brakuje ci słonecznego ciepła? Mogę dla ciebie znaleźć skuteczny lek, ale musisz najpierw coś dla mnie zrobić. Odszukasz moją córkę, Molag Gronde. Przebywa ona w lochu Dubdila, pod górą Asurni Bibi. Ukrywa się tam ze swoim wybrańcem, niegodnym Atronachem imieniem Nomek Gwaj. Głupia dziewczyna, sądzi, że jaskinia czarnoksiężnika uchroni ją przed moim gniewem. To wszystko? Czy jeszcze coś powie? O! Zabroniłem jej wiązać się z tymi zwierzętami. Powiedziałem jej, jaka kara czeka ją za nieposłuszeństwo, a ona nadal mi się sprzeciwia. Niepokorne stworzenie, tak być nie może. Znajdź ją, zabij ją i tego Atronacha, aby mógł rozprawić się z ich duszami w odch. Potem możesz wrócić do mnie, a przywrócę cię do normalnego życia. Strzeż się, śmiertelniku, bo jest ona bardzo potężna. W końcu to córka Molag Bala. No dobra. Pod górą Asurni Bibi, tak? Czy jak? To, mam nadzieję, że coś tam w dzienniku zapiszą, bo to tak... No ale mamy misję faktycznie. Nie ma tak, że sobie przeszliśmy i nas odmieni z tego... znaczy przywróci nam człowieczeństwo, nie? Tak, uaktualniono dziennik, coś tu mamy. Udało mi się porozmawiać z Molag Balem za pośrednictwem posągu w kaplicy Bal-Ur. Twierdzi, że nie ma lekarstwa na mój wampiryzm, ale zdobędzie je dla mnie w zamian za przysługę. Jego córka, Molag Gronda, zadaje się z niejakim Nomegiem Gwaj. To Atronach Mrozu. Jeśli zdołam zabić ich oboje i wysłać ich dusze do królestwa, w którym Molag Bal będzie mógł ich ukarać, otrzymam lekarstwo. Obecnie mieszkają w jaskini Dubdila, na południe od Vos. O, to dobrze, że mi przypomnieli, bo ja nie pamiętałem, gdzie ta góra Asurni Bibi była. Pamiętałem, że taka była, kiedyś tam byliśmy, ale... Na południe od Vos to jest. Jaskinia Dubdila. Na południe od Vos. Gdzie było Vos? Gdzieś z prawej u góry, nie? Tel Vos było na pewno i Vos. Na południe od Vos. Obóz Zainab. Nie wiem, czy daleko, czy blisko. No dobra, no ale na południe od Vos spokojnie damy radę na pewno znaleźć. No znowu się musimy tutaj zbliżyć w miarę. Gdzie tutaj najlepiej? Falensarano w miarę prosto powinno być z Falensarano. Zwłaszcza, że będziemy od południa w miarę tutaj szli, to od razu to obadamy, na wypadek gdyby to miało gdzieś daleko być na południe. Zwłaszcza, że już tu też byliśmy, trochę mamy odkryte, chociaż bardziej z lewej mamy odkryte, no ale dobra, niech będzie Falensarano. Czyli co? Znowu skorzystamy z tych naszych kluczy, znaczy z indeksów dunmarowych portali. Użyjemy przeniesienia. Tym razem jakoś w prawo, czyli Roteru nie będzie. Roteran. Valenvarion to nie. Indoranion. A może z Indoranion, co? Aha, bo to jeszcze Indoranion.
Nie mamy Indoranion zaznaczonego na mapie. Może wyjdę, od razu się zaznaczy. W sumie może być z Indoranion. Luzik. Dobra, niech będzie Indoranion. Dobrze, że Azury many nie mamy, mam nadzieję. Mamy jakieś miksturki przywracania many? Kocie oczy, niewidzialność. Tu coś mamy, duże przywrócenie many, dwie sztuki, luzik. Jakby co. No, wciąż otrzymuję obrażenia. No chyba zbliża się pomalutku wieczór, co? No dobra, spróbujmy jakoś od południa badać obszar. Będziemy zmierzać w kierunku Vos pomału. Musimy znaleźć jaskinię Dubdila, tak? Co to w ogóle? Kto to jest? Czekajcie. A, to tutaj nie byliśmy. Jakiś wątek poboczny, coś? Przepraszam. Nie boję się ciebie, wampirze. Precz, czarcie. Nawet jeśli to jakiś wątek poboczny, no to jako wampir tego nie wykonam, sorry. Także skupiamy się na Vos. Jakiś nagi... Kurde, koleś, nie wiem. Nord chyba to jakiś był, nie? O, tu coś jest, ale to grobowiec jest. To miała być jaskinia, nie? No ale sprawdźmy, bo to wiecie. Już nie może być. Ogar. Jaskinia Dubdila. Nie, no to jest grobowiec rodziny Andalor. Andalor, to nie. No, ale już niedługo będziemy szli idealnie na północ, badając południe od Vos. Rozglądamy się za jaskiniami. Co jakiś czas będę właśnie zmieniał tryb mapki, bo wiecie, możemy nie zauważyć wejścia do jaskini, a na mapce się zaznaczy. Ej, to strasznie dużo. Wiecie co, jak na tamte czasy, jak ten Morrowind powstał, to ta burza to naprawdę powinna, znaczy potrafiła wrażenie zrobić. No dobra, tutaj idziemy na północ. Rozglądając się. Dobra, może wejdę wyżej. Będziemy lepiej wszystko tutaj widzieć. Dobra, może jednak nie wejdę. Chyba, że tutaj. O. Okej. No, widzimy jakąś jaskinię tutaj z góry? Nie bardzo. O, tam coś jest, widzę. Tam, wprost. Na wprost. Tu jest jaskinia chyba. Dobra, to może być to. To miała być jaskinia Dubdila, tak? Dubdila, no jest, to tutaj. Tutaj, córka Molagbala tu jest, tak? Jej kochanek, jakiś tam Atronach, czy coś takiego. No dobra. O, tu nas jeszcze na pewno nie było. Ponoć jest groźna, także zachowujemy spokój. O, tu jest Atronach, to może ten... Ten jej kochać cały, ale nie, no chyba nie, tak na starcie by siedział. Pewnie tam przy niej będzie gdzieś, może będzie... Dobra, nieważne co z nią będzie robił akurat, ale... Pewnie będzie przy niej gdzieś tam siedział. O. O, tam coś chodzi. No, to jakieś takie rozległe lokacje mogą być. A to kto? Może to ona, ta córka? Nie, no chyba. Nie, to jest jakaś kumania. Foul beast, away with you! Jojo, sorry. Niezwykłe. Wampir w Morrowind. I wciąż przy życiu. Na swój sposób. Jeśli potrzebny ci lek na wampiryzm, nie mogę ci pomóc. Mogę ci jednak poradzić, gdzie zacząć poszukiwania. No to już wiemy, no ale no dobra, co ty masz na ten temat do powiedzenia? Nie wiem, czy wampiryzm to choroba. Nawet jeśli, to nic mi nie wiadomo, czy można ją w ogóle uleczyć, ani jak to się robi. Słyszy się jednak plotki o lekarstwie, szczepionce. Interesujące wzmianki na ten temat zawiera również pewna rzadka miejscowa księga, Wampiry Wardenfell, tom drugi. Nie licz na to, że uda ci się łatwo zdobyć. Świątynia uznała ją za nieprawomyślną. Jeśli dobrze pamiętam, to księga ta zawiera informacje o pewnym gwardziście Viveka, który stał się wampirem i został z tego wyleczony. No to już wiemy. To my w sumie mamy więcej informacji niż ona, moglibyśmy się podzielić nimi. Oho, coś tutaj atakuje.
Jakiś dwemerowy toporek ma jednoręczny. O, się szybko popsuło. Dremora to była. Krasnoludzki topór wojenny, tak jest. Bo dwemerowie to krasnoludy, to pamiętamy, nie? Jejku, dobra, dobra. Nie no, nie będziemy jej tutaj chyba nic zabierać. O, jakieś zwoje. Ma zwój czerwonej pogardy, mniejszej kontroli, ognistej zguby. Co on tutaj czyta? Ostrzeżenie. O tu? Diamentowe ciastka. Co to? Dzięki tej książce powiększa umiejętność alchemia. Wzrosła do 84. Diamentowe ciastka? To taki pomysł na kolejny przepis w Minecrafcie pewnie. Ciastka z diamentów. Dobra, idziemy stąd. Musimy znaleźć tę córkę tego Molagbala, czy jak on tam. Zaraz, jak to tutaj. Tam możemy iść, tu możemy iść. Wow, tu jest przepaść, to może tam jakoś się uda dojść inną drogą. Na przykład tędy. Nope, to jest ślepy zaułek. No to nie, to musimy tam zeskoczyć. Chyba. No dobra, no to sobie zeskoczymy. Jakoś się zsunę po ścianie tutaj. O. No dobra. Paka. A na pace pochodnia. Pochodnia, masę pochodni. To może tam ciemno będzie. Dubdila, niezbadane jaskinie. Poziom zamka 30 i zabezpieczone pułapką. Czyli ta zakochana para się zamknęła tutaj, żeby nikt im nie przeszkadzał. No sorry, wpadniemy tam na nich. Wow! Czekajcie, tu jest przepaść, czy mi się wydaje? Tak, tu jest przepaść stanowczo. Przeskoczymy tu. No, tu też jest przepaść. A tam dalej już nic nie ma. To trzeba gdzieś zeskoczyć. Albo tu, albo tu. Dobra, może zeskoczymy tutaj. A, możliwe, że trzeba będzie zanurkować, a jeśli tak... A może nie? Nie, tu nic nie ma. Tu jest płytko w ogóle. Tu jeszcze. Tu można iść. Wow, 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 to jakieś takie naprawdę rozległe te jaskinie. Tu trzeba będzie O, tam jest przejście, patrzcie. Tam. Skoro mamy zanurkować, to musimy zdjąć liniaczek procka, dzięki któremu chodzimy po wodzie. No dobra, sprawdźmy, gdzie prowadzi ta podwodna jaskinia. Znaczy no, ten podwodny tunel. Aha, dobra. Tutaj. Dzień dobry. Żarłacz. Znowu pod wodą można... No sprawdźmy może. O, tutaj... Tutaj są drzwi w ogóle. Niezbadane jaskinie dół. Wow. A nie, taki zupełnie inny obszar jest. Wiecie co, ja się jeszcze może wrócę. Zbadajmy ten obszar. Później gdzieś tam na dół jeszcze będziemy schodzić. A dobrze, że nam się to zaznaczyło, to będę o tym pamiętać. Ojej, jak stąd wyjść? Oj, dobra. Tędy pójdźmy. O, tu też są drzwi. Też dół. To może prowadzi do tego samego... Aha, to do tego samego obszaru prowadzi. Przedtem wyszliśmy tu, teraz wyszliśmy tu. No dobra, ja spokojnie to zaraz wszystko ogarnę. Tu zawalone. O, tam są drzwi też jakieś. Aha, to są te drzwi, którymi wchodziliśmy. No dobra, czyli po tamtej stronie byliśmy na pewno. No, a to się zaraz wszystko tutaj wyjaśni. O, tu coś jest. Zaraz. Może jeszcze tutaj zbadamy. Aha, tu będziemy mogli wejść po tym. Czy coś tu szczególnego jest?
Nie, chyba nie. Chyba nie. O, tu są. Aha, nie, to tam już sprawdzaliśmy. Tam już sprawdzaliśmy. Tutaj nigdzie nie wzlecę już. No dobra, to sprawdźmy jeszcze to. Zanim przejdziemy tam niby na te dolne części. O, tu jeszcze. O, tu mnie nie było. Dobra, tam już byłem. Tak, tu jeszcze możemy wejść do góry. O, co to? Mikstura wznoszenia. No weźmy jedną. Mikstura skoku. No, może niekoniecznie. Mikstura światła. Co to jest? To jakiś włas taki dziwaczny. Coś jakoś otwiera? Wow, otwiera się. A zejdę sobie tutaj. No zaraz, tu mnie chyba jeszcze nie było, nie? Czy ja tam na dół? A nie, nie byłem tu chyba. Nie, to chyba wszystko badałem. Chociaż... Nie, tutaj mnie nie było, tu mnie nie było. Dobra, tutaj jeszcze sprawdźmy. Sprawdźmy jeszcze to. Tutaj pod wodą nic nie ma, a na zewnątrz? O nie, tam coś jest. Są drzwi jakieś. Są drzwi. Aha, no dół znowu ta sama lokacja. No to chyba wszystko tutaj zbadałem. Tutaj chyba wszystko. No dobra, no to idźmy na ten dół niby. Wchodziliśmy tędy, tędy i tędy w efekcie. No dobra. O, coś mnie tu atakuje. Zębacz to był. Zębacz. O. Jeszcze jeden zębacz. Tu możemy wyjść. I tam gdzieś wzlecieć do góry. To musimy o tym pamiętać. Tutaj jeszcze pójdźmy na razie. Tam ktoś pilnuje. Aha, on pilnuje, to jest taki most. Ten most może prowadzi do tego przejścia, tu gdzie wchodziliśmy poprzednio. Chcę ten dół tutaj obadać dokładnie. O, a tu są te drzwi, tak, którymi weszliśmy na samym początku? Chyba tak. Czyli tutaj mamy zbadane. Dobra. Już wszystko wiem. Czyli teraz albo lewitacja tutaj do góry, albo tam może na początku. O, tutaj może. A tutaj to można nawet lewitować nie trzeba. Może jakoś tu wejdę. O, udało się. Ale tam już chyba wyżej nie wejdę. Musimy lewitować. No dobra. Aha. Okej. No bo tutaj ten aha, tutaj, zaraz. Działa lewitacja? Działa. To jeszcze sprawdźmy od razu, czy na pewno... O, tu jest ten strażnik, którego widzieliśmy tam z dołu. I tu są te drzwi, którymi wchodziliśmy... A nie, to są jakieś inne drzwi. Ale to powinno prowadzić... do miejsca... No dobra, sprawdźmy. Jak wszystko dokładnie badamy, to już badajmy do samego końca. Tak jest, i tędy wchodziliśmy wcześniej. Dobra, jeszcze raz załączę lewitację. Upewnijmy się, czy tutaj wyżej czegoś nie ma. No to czyli tylko tutaj możemy iść, tylko tu nas jeszcze nie było. Okej. To może ta parka, której szukamy, wiecie? A to ta córka jest takim demonem skrzydlatym? Mam pomysł. Strzelimy sobie jakąś obszarówką tam w nich, tak? Tak będzie fajnie. Zaraz. Piąta bariera. Ognie piekielne. Zaraz. To też jest obszarówka. Ale dobra, te ognie piekielne najpierw. Uwaga. Jakoś tak?
Dobra, i jeszcze ten zwój żywiołu mrozu. Bum, oberwali. O, to zaraz zwój żywiołu mrozu. Chyba dojdą tu. Dobra, chyba ktoś tam dostał. No, ale ładnie im to życie zeszło od tych ogni piekielnych. Wystarczyło dobić ich tutaj praktycznie na hita. Nomeg Gwaj! O, to miał być ten kochanek jej niby, nie? Chyba. I Molag Grunda. Zaraz, to jakoś... To ona jest tutaj? Nie, zaraz. Nie, znaczy, wiecie, czasami te tekstury jakoś... Tak, nie, to jest ta Molag Grunda stanowczo. Czyli córka Molag Bala, tak? To miała być. A tutaj jest ten Nomeg Gwaj. Coś tam tutaj zaktualizowało. Udało mi się zabić Molag Grundę i jej kochanka Nomega Gwaj. No dobra, no to zadanie wykonane. A co tu jeszcze jest? Trzeba sprawdzić to przecież. Tutaj trzeba skorzystać z lewitacji znowu, podejrzewam. Ale czy... Aha, tu można wzlecieć. Widzę. Tam jest takie... O, tam stanowczo. Dobra, sprawdźmy to. Może coś tu fajnego gdzieś jest. Oj, tam jeszcze wyżej będzie można. No dobra, sprawdźmy to. Widzicie, jest skrzynia. Nawet dwie. Urna. Zwój drugiej bariery to niekoniecznie odważnej bestii Tousu. Co to jest wsparcie istoty na dotyk? Nie znam takiego czaru. Tak, mamy jakiegoś pomocnika, sojusznika, przywołańca, coś takiego, to możemy go wzmocnić? Wsparcie istoty? Znaczy wiecie, tak na logikę, no nie? Ale nie wiem, nie wiem w sumie co to jest. Nie mam pojęcia. Zwój tajemniczego palca i nas. I telekineza to wiadomo. No i światło to wiadomo. Poziom zamka tutaj 35. 277 sztuk złotych monek, pani. 50 już. Dobra. O, działa jeszcze lewitacja, ale zdążę. Zdążę. Do góry zdążę jeszcze, patrzcie. Tutaj jeszcze wzlecieliśmy, jest skrzynka i kilka miksturek. Duża mikstura wznoszenia, a weźmy, bo się kończą ładunki w tym naszym sztylecie. Klasyczne przywrócenie zdrowia. 10 punktów przez 5 sekund, kurde, mało to nam w sumie nic nie da. Słaba mikstura paraliżu i tu możemy sobie otworzyć. Dziki miecz jadu, słaby. Szklany złowieszczy miecz, paraliżujący. Ostrze błyskawicz, zabójcze ostrze jadu. Żabi pierścień. Możemy sobie skakać dalej, jak mamy taki pierścień. Dalej i wyżej. Dobra, zadanie wykonane. Chyba wszystko tutaj w miarę obadałem sobie, nie? Tak z ciekawości. Tak myślę. No dobra, to trzeba wrócić. Do tej całej Dedry, do księcia Dedr. No to tak jak robiliśmy chyba, nie? Marandus. No, skorzystamy z przeniesienia. Na starcie. Aha, many nie mamy. Dobra, ale już tutaj patrzyliśmy, że na pewno miksturka jest. Duże przywrócenie many. Cyk. O. I teraz rzucamy, ta mana się jeszcze odnawia, odnowi się cała, czy nie odnowi się cała? No prawie cała. Jest fajnie. Czyli w lewo, tak? W lewo to tutaj. Palas Marion. Berandas, tak? Tak jest, Berandas. Andasred. A to zawsze jak chcemy w lewo, to trzeba tutaj w prawo klikać? Nie. Nie zawsze właśnie. Chlormaren, Andasred, Marandus. O. A nie, to czekajcie. A nie, dobrze, bo coś mi się przez chwilę uroiło, że gdzie indziej mam iść. Balur, nie, no, Balur, okej. Okay. Balur. No i dobra, wychodzimy stąd. Może ciemno jest już, co? Jest ciemno, nie otrzymujemy obrażeń. No to dobrze, będzie łatwiej. Się może uleczę mimo wszystko. O, patrzcie, jak szybko się ładunki w tarczy regenerują. Okej, to pójdziemy tą samą drogą sobie. Bo czemu by nie? Tam jest ten zabity Atronach, którego zgładziliśmy. Tego Guara to nie widziałem wcześniej.
musiał tutaj niedawno przyjść. Może to taki nocny guar. Żeruje w nocy. O, w sumie mógłbym śliniaczek Procka założyć, tak mi się przypomniało, jak zauważyłem tutaj, że mamy po wodzie iść. O, zobaczcie, ta istota wygląda tak samo jak ta Molag Grunda, czy jak ona tam się zwała. To jest ten, o właśnie, skrzydlaty mrok to jest. Aha, skrzekacz już mnie namierzył. O, i nawet zaatakował. No tędy. No ciekawe, zadanie wykonaliśmy. Powinno być wszystko ok. Powinniśmy zostać uleczeni z wampiryzmu, zobaczymy. To wejście, gdzie tu było wejście? Tu, no wprost, w miarę tylko, to. Jakoś tutaj szliśmy, jest. A i teraz jak to było, musieliśmy tam zeskoczyć na dół, tak? No tutaj od razu sobie skoczę. Złap się, Procek, zębami tej kolumny. Teraz tak, tu gdzieś były... to ten, który nas wcześniej zaatakował. Jak się właśnie zsunęliśmy na dół. Dedrod to był. Teraz tutaj schodziliśmy do podziemi i droga prosta, dobra. Na razie z górki. Molag Bal. Jest tam. Może schowam miecz, tak z grzeczności. Posąg Molag Bala. No! Wyleczy mnie? Widzę, że udało ci się wypełnić moją misję. Niełatwo było zdobyć ten lek, ale wydarłem go w Arminie po wymianie argumentów. Zasługujesz na niego. Moja córka zapłaci za swoje nieposłuszeństwo wiecznością cierpienia. Twoja klątwa prysła. Ciekawi mnie, czy nie będzie ci brakowało smaku świeżej krwi. Idź, śmiertelniku, puław się w swoim ukochanym słońcu. Na pewno mnie odmienił? Musimy spojrzeć sobie w oczy, czy są białe, czy nie są białe. A czemu ta moja postać coś mówi? Może ten Molag Bal przemawia do nas naszymi ustami, patrzcie. Chyba tak jest właśnie, nie? Chyba tak jest. No bo z posągu się może głos nie wydobywa, tylko sami nagle tak mówimy. Zostajemy może chwilowo nawiedzeni przez Dedr. Oczy, pokażcie mi moje oczy. Tak, no jestem odmieniony, patrzcie. Jestem odmieniony, nie jestem już wampirem. Udało się. Fajna misja była nawet. No dobra. Jakby nie patrzeć. Chyba 115 godzin. Bez tego odcinka, który teraz nagrywam, jak sobie tam podświetlałem w folderze ze wszystkimi odcinkami Morrowinda, jak sobie podświetliłem te wszystkie pliki, to okazuje się, że bez tego odcinka w sumie grałem w Morrowinda, znaczy robiłem tę serię przez 115 godzin, chyba bez 3 sekund. Więc jak sobie dodacie czas jeszcze tego odcinka, to wyjdzie wam czas trwania całej serii. 115 godzin właśnie bez 3 sekund plus to. No, udało nam się wykonać wątek główny, masę zadań pobocznych. Zdobyliśmy chyba przywództwo we wszystkich możliwych organizacjach. No chyba, że organizacje jakoś tam wzajemnie się wykluczały. Jak na przykład te wielkie rody, no nie? No i chyba, że w jakiejś organizacji nie można było zdobyć przywództwa, no to wtedy sorry. Wielki ród Redoran, arcymistrz, gildia złodziei, arcyzłodziej, świątynia, patriarcha. Prymas w kulcie Tamriel, mistrz w Gildii Wojowników, arcymistrz w Moraktong. Popielni to nie, ostrza się nie da, legion cesarski, rycerz cesarskiego smoka, arcymag w Gildii Magów. Reputacja 104.
No. No i cóż, no, ogólnie rzecz biorąc, 181 dni nam zajęła. Nam zajęły te wszystkie przygody tutaj, ta cała gigantyczna wyprawa po Vardenfell. Turne po Vardenfell. No i chyba w tym momencie, po długim, długim czasie, mogę śmiało powiedzieć, że oficjalną, podstawową wersję Morrowinda uważam za zakończoną. No szybko poszło w sumie. Także trzymajcie się, na razie.